2024 to przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników w sieci, w procesach zakupowych. Mamy coraz więcej do czynienia z różnymi działaniami w sieci, więc na tym musimy się skupić. Ważny jest również omnichannel. To jest trend, który się pojawia w wielu firmach. No i my również, jako nasza firma, będziemy w omnichannel inwestować, żeby użytkownik kupował tak naprawdę w marce, a nie w kanale. To jest nasz wspólny klient, a nie czyjś konkretny. I obsługa procesów back-office'owych. Pacjenci, klienci muszą mieć takie poczucie, że te procesy są szybkie, że on jest zaopiekowany, żeby automatyzować też te procesy, żeby było szybciej. To jest tak naprawdę oszczędność z punktu widzenia również organizacji. Jesteśmy na samym początku. Na razie coraz częściej nam się pojawia, żeby mówić o jednym kliencie, bo wiemy, że budujemy właśnie nowy kanał sprzedaży. Mamy swoją sprzedaż telefoniczną, mamy swoją sprzedaż stacjonarną i coraz częściej zaczynamy się mijać, więc powinniśmy iść w jednym kierunku. Stawiamy pierwsze kroki, żeby o tym zacząć rozmawiać i mówić, że ten klient, którego my wysyłamy z online'a, jest również waszym klientem. Chcemy, żeby ci nasi klienci, którzy przyszli z sieci właśnie online'owej, z tego kanału, byli zaopiekowani, żeby dokończyli tą transakcję po stronie, nie wiem, sprzedaży telefonicznej i żebyśmy mieli wspólny udział wspólnie. Usługi. Zdecydowanie usługi. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z nawykami konsumentów, którzy są przyzwyczajeni bardzo często, że dzwonią na słuchawkę, muszą się dopytać, więc my aktualnie zmieniamy ten proces też sprzedaży. Badamy, jak lepiej sprzedawać te usługi online, czego potrzebują użytkownicy, żeby taką usługę online'owo sprzedać. No to są innego rodzaju produkty, potrzebują innej informacji, innego opisu produktu, dlatego no, to jednak jest ciężej nam dzisiaj sprzedać.